Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta Jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji. Zgodnie z prawem zakaz palenia obowiązuje w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach, w przychodniach i szpitalach, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w kinach, teatrach i domach kultury, w obiektach sportowych, w przedszkolach i na placach zabaw oraz na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. Palenie powoduje poważne i śmiertelne choroby, również u osób przebywających w towarzystwie palaczy. Dbaj o Polskę wolną od dymu tytoniowego. Osoby łamiące prawo mogą zostać ukarane grzywną. Tradycyjne materiały czy termalną? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Czy fotoradary wrócą na jeleniogórskie drogi? Te samorządy, które takie urządzenia mają na swoim terenie, rozważyły nieodpłatne przekazanie inspekcji. Ośrodek wsparcia przy Grunwaldzkiej. Dla osób najuboższych. Integracja pokoleń. Bardzo się cieszymy, że możemy coś jeszcze takiego oglądać. Paweł Guszała, witam. Zapraszam na serwis informacyjny. Główny Inspektorat Transportu Drogowego sukcesywnie uruchamia fotoradary. W pierwszej kolejności do pracy wracają urządzenia w Warszawie. Czy jeleniogórskie rejestratory także niebawem zostaną uruchomione? Jak na razie nie zanosi się na to. Od 2016 roku Straż Miejska mocą ustawy utraciła uprawnienia do obsługi fotoradarów czy kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Od tamtego czasu urządzenia te zostały wyłączone z użytkowania w Jeleniej Górze. Pomału Główny Inspektorat Transportu Drogowego przywraca tego typu urządzenia do pracy. Inspekcja Transportu Drogowego wystosowali na razie do 18 wybranych samorządów propozycje, aby te samorządy, które takie urządzenia mają na swoim terenie, rozważyły nieodpłatne przekazanie inspekcji tychże urządzeń, aby te urządzenia mogły pracować w centralnym systemie używanym przez inspekcję. Wśród tych samorządów nie znalazła się Jelenia Góra. Nie jest powiedziane, że jeżeli inne samorządy, pozostałe samorządy mają u siebie takie na swoim terenie takie urządzenia i byłaby możliwość ich przekazania nieodpłatnego i te urządzenia spełniałyby określone warunki techniczne, że te urządzenia też można było podłączyć do systemu, jakim inspekcja dysponuje. Problem w tym, że jeszcze w maju zeszłego roku prezydent Marcin Zawiła dosyć jasno ustosunkował się do tego typu propozycji. W związku z tym w tej chwili oddawać niczego nie mam ochoty. Jeżeli ktoś chciałby ode mnie kupić fotoradar, chętnie go sprzedam. Najbardziej efektywna była oczywiście kamera rejestrująca przejazd na czerwonym świetle na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze. Średnio w ciągu roku pomagała utrwalić 5 tysięcy wykroczeń drogowych. Teraz za sprawą zmian, które weszły w życie w 2016 roku, będzie już tylko elementem miejscowego krajobrazu. Od 1 stycznia 2017 roku działa ośrodek wsparcia przy Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta na Grunwaldzkiej. Powstanie tego typu placówki spowodowane było zmianami w ustawie. Są to osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane, wymagające już pomocy osób trzecich. Ośrodek wsparcia powstał z myślą o osobach najuboższych, których dyskredytują zmiany w ustawie. W wielu przypadkach i w wielu miastach w Polsce sytuacja tego typu placówek bardzo się pogorszyła, gdyż ustawa przewiduje pobyt osoby bezdomnej w placówce dopiero po otrzymaniu skierowania.
z ośrodka pomocy społecznej, po wywiadzie środowiskowym, po podpisaniu kontraktu socjalnego. Wielu tych mężczyzn, takich jak na przykład u mnie, zdecydowanie są w przewadze starsi panowie w wieku już emerytalnym, czy powiedzmy bardzo poemerytalnym. Jaki kontrakt socjalny? Co można temu panu zaoferować? Jakie wyjście z bezdomności, jeżeli on jest 40 lat osobą, powiedzmy, funkcjonującą poza, no mówiąc krótko, społeczeństwem, czyli jest osobą bezdomną? Mowa jest o 5 miejscach dla osób potrzebujących pomocy. Tutaj skierowania są najczęściej przez dyrekcję ośrodków pomocy społecznej ludzi bezpośrednio przejmowanych ze szpitala, tak? Wymagających czasami krótkiej rehabilitacji, rekonwalescencji. Czasami zdarza się, że wracają do zdrowia. Jeżeli nie, to wszyscy mają oczywiście przygotowywane wnioski do już stacjonarnych placówek pomocowych, no, na które niestety trzeba oczekiwać czasami kilka czy kilkanaście miesięcy. Niestety osób potrzebujących tego typu pomocy jest zdecydowanie więcej. Obecnie mowa jest o 9 osobach posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej. Tymczasowo znaleźli oni schronienie w ośrodku wsparcia przy Grunwaldzkiej. Dzieci z przedszkola nr 13 odwiedziły podopiecznych domu pomocy społecznej Pogodna Jesień. Swoją pozytywną energią sprawiły seniorom dużo radości. Integracja pokoleń, czyli spotkanie przedszkolaków z osobami starszymi, sprawiło, że na twarzach seniorów pojawił się uśmiech. Odmładzamy się. Odmładzacie się? Tak. Jest nam wesoło. Mamy mało tej radości, no bo co tutaj? Przecież tam od czasu do czasu, jak ktoś przyjedzie, jakieś występy, prawda? Więc bardzo się cieszymy, że możemy coś jeszcze takiego oglądać. Poprawiają humor? Tak. Chętnie przychodzimy popatrzeć. Dzieci z przedszkola nr 13 profesjonalnie podeszły do występu. Częste uczestnictwo w przedstawieniach sprawia, że czują się swobodnie przed publicznością. Lubimy robić dobre uczynki i wystąpimy razem dobrze, bez żadnych pomyłek i wszystko na pewno pójdzie dobrze. Wszyscy znają swoje role. Lubicie występować? Tak! Tak. Łamie to stereotypy, przekonuje do bliskości, do zrozumienia pewnych okresów w życiu człowieka. Przedszkolaki na co dzień występują dla swoich najbliższych. Święta moc. No bardzo ładnie występowały dzieciaczki, no i chciałam dla tych starszych pań, które tutaj są w tym Pogodnym Jesieniu, pokazać. Niech się przywitają, niech widzą, jak dzieciaczki występują. Jeśli chodzi o przyjazd do Pogodnej Jesieni dla przedszkola, było to duże przedsięwzięcie logistyczne. Chciałabym jeszcze przy okazji bardzo, bardzo podziękować panu Wojciechowi Hadży za to, że udostępnił nam bezpłatny transport i dzieciaczki mogły tutaj dzisiaj przyjechać. Takie inicjatywy są potrzebne w naszym mieście, zwłaszcza, że było to duże wydarzenie dla obydwu grup pokoleniowych. Powracamy do tematu remontu budynku ratusza w Jeleniej Górze. Pomysł ten został przyjęty przez rajców, teraz czeka na akceptację funduszy unijnych. Budynek ratusza to zabytek barokowo-klasycystyczny z 1794 roku. Obecnie wymaga już pewnych prac remontowych, poprawy elewacji, wymiany okien, a nawet odnowienia niektórych sal, między innymi sali rajców i ślubów. Stąd pomysł władz miasta na jego remont przy wsparciu unijnych środków, a dokładniej z projektu rewitalizacyjnego. Głównie będzie to termomodernizacja budynku i wymiana części instalacji, ale zakładamy, że w większym stopniu pomieszczenia ratusza będą służyły turystom. Mówiąc krótko, będzie można wchodzić do sali rajców, oglądać tam te płaskorzeźby pokazujące historię Jeleniej Góry. Myślę o stelażach, na których będzie można wieszać czasowe wystawy. Choć remont miałby objąć również wieżę ratusza, to nawet po jego wykonaniu pozostanie ona niedostępna dla zwiedzających. Chyba nie, bo to jest kwestia już tych przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa. Tutaj byłby problem, poza tym ten balkonik na wieży jest naprawdę bardzo wąski i nie sądzę, żeby tam wycieczka się zmieściła. Decyzja o przyznaniu unijnych środków na ten cel ma zapaść w przeciągu najbliższych 2 miesięcy. Na koniec w imieniu całej redakcji gratuluję Mai Włoszczowskiej, która otrzymała tytuł Sportowca Roku 2016 na Dolnym Śląsku.
Czekamy na kolejne kolarskie sukcesy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. I tym miłym akcentem kończymy serwis informacyjny. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. To nowe pomysły. Ta zasada dotyczy także wystroju wnętrz. W salonie Grena przy ulicy Jasnej znajdą Państwo tysiące propozycji i inspiracji. W tym sezonie króluje biel i szarości, przełamana dodatkami w intensywnych kolorach. Nadadzą charakteru Twojemu wnętrzu. Zaaranżuj swój dom na zimę. Odwiedź salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze i spraw, że Twoje mieszkanie tej zimy będzie wyjątkowe. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.